Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I znowu FIFA, czemu? Jakoś mnie wciągnęło, ale obiecuję, że dzisiaj może będą za 3 filmy max. Dzisiaj postaram się już nagrywać codziennie dla was po jednym odcinku z Gothica, codziennie. FIFA oczywiście też będzie. I ewentualnie coś jeszcze dołożę. Wracam też do Dead Space'a, więc spokojnie, Dead Space wraca od dzisiaj i będzie z dzisiaj na sobotę. I nie wiem, no, jakie jeszcze możecie serie proponować, piszcie w komentarzu, gdzie chcecie, bo no, pomysłów mam mało, a przydałoby się jakieś propozycje. Tylko takie pierwszorzędne, proszę was, propozycje, bo jeżeli mi dacie coś typu Minecraft, to i zignoruję natychmiastowo. Dobra, mamy taką sytuację, że teraz mam 4 składy i jestem po uszy obity. Ale oczywiście gramy Brazylią, no bo jakby inaczej, nasza Brazylia rośnie w siłę. A jakby inaczej. Dobra, oczywiście zostajemy w tym samym składzie, nic nie zmieniamy. Otworzymy sobie oczywiście paczuszkę, tylko szkoda, że za 7,5 kafla. No bo wiecie, ja już mało hajsów mam, a jeszcze wam powiem, że kupiłem zielonego Perisicia, którego wystawiłem na sprzedaż za 100 kafli, więc jeżeli ktoś by był chętny, to zapraszam do kupna Perisicia za 100 kafli. Nikomu nie każę, nie zmuszam, tylko po prostu składam jakby taką propozycję. No, widziałem go za 20 kafli, a co mi tam, może wydam te 20 kafli, kupiłem go. Myślałem, że ktoś się potarguje od takiego piłkarza, ale peszek. No i go wystawiłem, no bo ja nie będę nim grał, nie. Jakoś nie widzę w moim składzie Perisicia jeszcze z Chorwacji. Zobaczymy, kto go kupi. 2 dni jeszcze macie, okazja nie do odrzucenia, 100 tysięcy. Myślę, że taka taka najlepsza cena dla niego, bo wiem, że chodzi taniej, ale po prostu chciałem przebić, bo na pewno będzie już mało Perisiciów zielonych. Więc okazja nie do odrzucenia, a tych ty nie musicie kupować, bo to każdy inny może kupić. Nie mówię o was widzach, tylko o ludziach ze świata. Przechodzimy do meczu. Ostatnio niestety przegraliśmy mecz, no i pech. Ale zaczynamy. Okazja, może dzisiaj wygramy, kto go wie. Miejmy nadzieję, że nasza Brazylia dzisiaj będzie w szczytowej formie i może dla nas wygrać mecz. Dobra, a tak, dziś mi wpuszczamy kogo, czy wpuścimy Gomeza, właśnie. Mam lepszą propozycję, Gomez pójdzie na ławkę. Jeżeli mi ten będzie nawalał cały Julio, to pójdzie na zmianę. I tak będzie najlepiej, bo innych już po prostu propozycji ja tu nie widzę. Ej, no panie, wracaj, wracaj, gdzie ty idziesz? Kto ci w ogóle kazał? Przyszedłeś nagrać meczyk, więc meczyk musi być nagrany w pełni, z humorem. Bo jeszcze mamy teraz już wakacje, więc trzeba być na luzie, na chillauciku i po prostu nagrywać z przyjemnością. Zależy na wyniku. Kurde, 50 na 50, ciekawe. Ciekawe. No nie wiem, no. Co? No ty kurwo jebana, jak ty mogłeś wyjść z meczu? Jeszcze wygrywałeś, to już jest druga taka sytuacja. Ja pierdolę. Co za jebaństwo. No i 3 punkty dla mnie powinny być, no 3 punkty powinny dla mnie być. Ale nic nie dostaję, no jakie skurwysyństwo. Przepraszam, ale normalnie to jest po prostu porażka w wykonaniu takich graczy. Szukać mi gracza. Luje zajebane. Sorki, ale to jest rage. Nie mój rage quit, tylko rage tego idioty, który ze mną wygrywał jednym golem! Pajac. Jak tu się nie wkurzyć? No bez jaj. Ale jak na ich możliwości, wydaje mi się, Darek, że to zupełnie przyzwoity rezultat.
Na tym etapie. No nie podoba mi się to, że jest 1-1, no naprawdę. Szkoda, że to już koniec, ale tak to już jest. Żegnamy się. Do zobaczenia. Nie, mnie się to nie podoba, no. Właśnie, zapomniało mi się o złotej paczce za 7,5. Otwieramy, Charmary. Coś może będzie, może będzie jakiś toc, może coś się nam trafi. Trzeba być pozytywnej myśli i... Co? De Rossi, De Rossi, o. Dobry, podobno De Rossi. Podobno. O, mamy koszulkę z Arsenalu. Dobra, jedziemy. Szukaj mi przeciwnika, a jak mi znajdziesz, to takiego nuba najlepiej. Dobra, coś mi tutaj znalazło. Uuu, jakie koszuleczki, weźmy sobie te. I co nam teraz tu wylosowało? Jakiś menedżer do kitu. Ale tu ma coś niezłego. O, ma lewego, ma Mandzukicia. Co on tu jeszcze ma? Boatenga, Bendera chyba, albo Kela, nie wiem. Oj, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Czarno to widzę. Bardzo czarno. Dobra, Lukas podaj. Lukas tu będzie szybszy od... O. Podaj to, dobrze. No Maicon, co robisz? No i patrz, ale tu jakiś ma szybkich bydlaków, to mi będzie utrudniało życie niezwykle. Dobra, pizgnij Oskar z daleka. O, jakby pizgnął. Te położył nogę tam. Przekroczył linię, powinien być gol dla nas. Ale no niestety, sędzia jest taki troszeczkę... O, Thiago, no co ty robisz? Thiago, dobrze, pięknie. Jednak nie ma co tutaj forować. Robi, nie obiegnij, dobrze. Robi, nie masz czyste pole. Masz czyste prawie pole. Dobra, ale tutaj Lukas walczył i niestety jego dośrodkowanie zostało zablokowane. I tutaj teraz ładnie Oskarowi zabrali. Oskar, strzelaj! Pięknie, Oskar w 8 minucie pokazał pierwszego gola dla Brazylii z daleka. Brawo, powtóreczkę trzeba zobaczyć. O, jakie piękne, o, me gusta normalnie, że tak powiem to. Jak zadupił, tu jego bramkarz jest już słaby. Tym Mandzukiciem z daleka to ty se możesz zwalić co najwyżej. Oj, coś czuję, że tu będzie ostry rager. Bo ma dobrych piłkarzy, lewego ma. A on tu widzę, no gra jak skończony noob. Oj, coś czuję, że ja to mogę wygrać i dostać te 3 punkty. Oj, tu widzę, że będzie noob. Teraz trzeba myśleć pozytywnie i się skupić. Mniej mówić i więcej się skupić na meczu. I wtedy możemy zdobyć spokojnie te 3 punkty. Biegnij, Maicon, biegnij. Nie przejmuj się tymi szybkimi małpami. Dośrodkowanie! Jezu! Podaj mu to. No, Jerome Boateng. O kurde, uważać. Lewandowski, teraz będzie masakra. O, no i gdzie ty podałeś? I kurde, półgłówku. Myśl trochę, lewy. Chyba ci zabrakło piątej klepki. Dobra, tu podaj. No, co to było? Ej, no panowie, o. Kurde, no nie! Musisz zepsuć Julio taką przyjemność i niespodziankę. No ty idioto, no. No i Mandzukic nas tutaj poszczuł golem. No super, bądź zadowolony, przytul się do Polaczka. Kurde, idźcie do łóżka. Nie, no nie słabcie mnie. No nie, no. Jeszcze raz puścisz mi gola, a znowu wylądujesz na ławce. Przyrzekam ci to. No Oskar, co to było? Co to było? Kurde, muszę uważać, bo to jest brutal. Brutali. O, ładnie. Robinio tutaj walczy. Przynajmniej walczył. No kurde, ma jeszcze piszczka. Kurde, ale szybki zapierdacz ten lewy. I to mnie będzie wkurzać. Dobrze. No, Tera broni. To jest naprawdę śmieszne. Dobrze. Ronaldinho. Blisko pole karne, może strzelać. Uderzenie. O, tu było groźnie z jego strony. Ale Adler jego obronił.
Dobra, teraz to wykop mocno. O no, Paulinho, więcej życia w to włóż, a wtedy możemy wygrać. Kurde, uważaj, bo ten lewy, lewy mnie przeraża, ma Dziukić najbardziej z nich wszystkich. Bo on może pisnąć takiego gola. Dobrze, ładnie Thiago, ładnie, dobrze Thiago po raz drugi pokazał, bardzo dobry obrońca. Ale David Luiz też niezły, więc nie ma co tutaj na niego... Dobrze. Marcelo tutaj był na straży. Stanowczo. Uważać. Dobrze. Kurde, walczyć. O, Lucas! Najszybszy z Brazylii tutaj w tej chwili. Może tutaj dla nas strzelić drugiego gola. O, by zadupił mocno. Zadupił. Powtórkę trzeba zobaczyć. No, byłby gol. Jakby tylko tego nie odbił. Dobra, no teraz, teraz trzeba jakąś taktykę zażyć, żeby no wbić tego gola. Nie wykorzystali tego rzutu rożnego. Jest okazja. O, Thiago też poszczuł groźnym strzałem. Dobra, może teraz tak. A, tu już niestety nic nie wyszło. Oswaldo, Oswaldo, kurde, obronił. Czerwony alarm. Czerwony alarm. Marcelo, wykop to, dobrze, pięknie. I głową skierował piłkę do partnera. No bierz to i podaj, dobrze, Lukas, Lukas, no musiał to spieprzyć. Oskar, podaj do Lukasa, dobrze. I Lukas teraz dośrodkuj. Dobrze, dośrodkujesz. No kurde, no podał do bramkarzy jak skończony idiota i myśli, że mi tu coś da. O cholera, o cholera. No nie, no już wypuścił tą piłkę, no. No i ich piłeczka, ich działka. Oj, uważać, uważać. Ładnie Thiago, po raz kolejny pokazuje. Dobrze, Marcelo, obrona tutaj nie śpi. Te, sfaulowane na polu karnym. Niedobrze. Powinien być rzut wolny, jak nic. Ładnie obrona, naprawdę starają się tutaj ponad miarę, żeby coś tu zrobić. Ale no niestety nie wyszło im. Znowu. Kurde no, grajcie coś. Bo jest remis, a ja chciałbym to wygrać. Nie chcę kolejnego remisu. Dobrze, Marcelo, podaj mu to. O, pięknie, i Lukas teraz biegnij. Bez zastanawiania się biegnij i dośrodkujesz, zrobisz centrę. Pchaj się z nim, pchaj, dobrze. Dośrodkowanie. O kurde, jak to wypiąstkował. On to źle dośrodkował jednak. Kurde, uważać. Dobrze, David Luiz, bardzo dobrze. Ale no złe podanie, no złe. Podawaj to lepiej. Paulinho, dobrze. No Oswaldo, co robisz? Polakowi się dajesz. O, jak David Luiz przyjął to na klatę, ładnie. Lukas, Lukas, walcz. Dobrze, walczył. To było widać. Oj, tutaj nic, nic, nic nie dasz. Nic nie wskurasz. O, tu walczył. Z Millerem teraz trzeba się mierzyć. Kurde. Teno, Marcelo to tam za bardzo go poszturchał. No i, oj, tutaj Miller, szybcior. Dobrze, pięknie bronisz. No, na razie jeszcze nie wylatujesz, Julio. Bo żeś nie puścił drugiej bramy. No chyba, że jakby puścił, to wtedy wyleci. Podaj mu to. No kurde, Oswaldo! Co ty robisz? Graj, bo wylecisz stąd. Inaczej. Oj, 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 jak zadupi zaraz. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Kurde, no. Ciągle spieprzą jakieś podanie, jakiekolwiek. I to nas niestety tutaj jest wadliwe. No jest po jedno, no i znowu będzie remis. No ja tak nie mogę, no kurde, co się patrzysz, Mandziukić. Czy lewy, kurde, no to był bardziej lewy. No właśnie, bardzo trudno. No i teraz patrzcie na tego gola. Piękny, to jest po prostu epickość. Co pomijasz? Kurde, to masz pominąć, to masz pominąć! No kurde, no tu Julio no spieprzył sprawę. No i niestety mają o 1% więcej posiadania piłki. No Oskar tu widzę jest wymęczony.
ale no nie będę jeszcze nikogo zmieniał. Jak Julio teraz puści bramkę, to od razu schodzi. Od razu schodzi i koniec. Jeśli utrzymają i to tempo, i tę skuteczność w drugiej części spotkania. Dobra, Osvaldo biegnij. Dobra, pięknie. I dośrodkowanie. O, to było dość groźne. Ale no patrzcie, co żeście teraz zrobili. Jeżeli będzie dla nich spalony, to dobrze. No już blisko pole karne. No inaczej, inaczej będzie groźnie. O, o, dobrze. Co do Roberta? Dobra, Robinio, obiegnij. Albo mu to podaj, bo jeszcze ci zabiorą tą piłkę. Aha, coś myślał, że z takiego wślizgu mi zabierzesz piłeczkę, panie. O kurde, nie wyszło mu. Lewandowski. O, lewy spieprzył sprawę. Marcelo, podaj. Też spieprzył. Kurde, no nie podoba mi się to. No panowie, grajcie lepiej, więcej. Więcej tej piłki posiadajcie. Spalony. O kurde. O kurde, dobrze, Marcelo wyjął tą swoją nogę. A Robinho nie dał rady za Labą. To jest większy czarny murzyn. O kurde, dośrodkowanie mają. Ale znowu. Dobrze, biegnij Lukas. Lukas, kurde, no nie umiesz się pchać z Hiszpanem. Bez przesady. No ja mam tego Hiszpana i kurde, jego każdy pcha. Dobrze, teraz biegnij. Biegnij, Osvaldo, i skup się. Skup się. Dobra, centra. Kurde, jak zwykle spieprzona centra. O, podał do mnie. No i spudłował, no kurde, minimalnie, a byłby gol. No mamy już 10 strzałów, a jeden gol. Oni mają z 6, ale też jeden gol. Kurde, uważać, uważać, uważać. Teraz mogą nas tu... Ło, dobrze, Julio. No, nie znam cię od tej strony, nie znałem. Przegrywaliby to spotkanie. Mandzukic. O kurde, o kurde. A. Chciał kurde się chyba połamać, ale mają znowu rocznego. Kurde, no. A, nie wyszło im. Nie wyszło. No znowu rożny. No chyba sobie w kulki lecicie. Dobrze, Dawidzie Luisie, ratujesz naszą sytuację kryzysową. Ronaldinho, podaj to dobrze. I Robinho, walcz. Walcz, walcz, biegniesz sam, a pizgnij z daleka. O, no to była pewna obrona. Co tu dużo mówić. Oskar, może drugi raz i znowu obronił, kurde no. Że mamy 12 strzałów i jeszcze nic nie wbitego, no. Beznadziejnie trochę. Dobrze, no dobiegniesz do tej piłki. O, Osvaldo, tu byłeś strasznie blisko, ale niestety no wyszłeś z tą piłką. No dziwne, że on mi podał to. Zastanawia się, czy nie strzelać. A strzelimy. No i znowu, kurde, obronił. No cholera jasna. Strzał był naprawdę dobry, ale bramka zachował się fantastycznie. No co ty robisz? Czemu podajesz do przeciwnika? O, ładnie, Marcelo. No, tu Marcelo dobrze gra. Thiago Silva również. David Luiz też, naprawdę. Ci trzej piłkarze są nieźli. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Paulinho, możesz tylko pomarzyć sobie o golu z daleka, no nie ma co. Nie ma co. Możesz tylko pomarzyć. O kurde, uważać. O nie, 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 nie. Dobra okazja. Nie! No schodzisz! No schodzisz stąd! Nie! Julio! No i jak ja to teraz zremisuję? No jak? Oni mają mniej strzałów, ale wbijają drugiego gola. No ty idioto, pomiń to! Pomiń to, ty kurde piekielna masakro! Nie, Julio, ty porażko! Idziesz na zmianę, idziesz na zmianę, no kurde. I już więcej u mnie nie zagrasz. No kurde, ty pizdo. Nie, 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 nie. Jeszcze Robinho zmienimy, wejdzie Samuel Eto i co by tu jeszcze dać na zmianę, no tak na szybko, bo kurde, tu połowa, większość mojego składu są wymęczeni w pizdu.
cholera jasna, no. Ja tu się, kurde, staram, żeby coś było, ni chuja. Wszystko musi iść przeciwko mnie! Przepraszam za te moje krzyki, ale no jest po prostu... Jest mi szkoda, że znowu przegram mecz. Co się patrzysz, kurde, Julio? O, może Eto tu da nadzieję. O, ładnie tu drybluje, ale Mandziukicia, kurde. Chuj mnie obchodzi zwarcie jakieś. No bez jaj, no grajcie coś! No Parzek mnie tu przepchnął. Nie. Dobrze. Nie! Dobrze! Gomez, ten to chociaż myśli. Podaj mu to. Lol, czemu się wyglebił? Osvaldo. Podaj mu to. Dobrze, Paulinho. Paulinho. Dośrodkowanie. Co przywilej korzyści? O, Eto! No kurde! I kolejna obroniona. Bez jaj. Podajcie do Eto. O, Eto. No nie! Nie, no co mnie pchałeś? Kuźwa! No i nie, ile ten jego bramkarz ma bronić? No, to jest skandal! Majkon, walcz z Polakiem! No nie, bez jaj. Dobrze, Gomez. Ten to broni, no kurde, dobrze, Gomez. Ale no przegramy to. Dwa przegrane, dwa remisy, no bez jaj. Nie, Gomez, kocham cię. I Julio Cezar, możesz być pewny, że będziesz teraz na ławce. O, Eto, Samuel Eto. Kurde! Dobra. Nie, no co ty robisz, Eto? Lewandowski. Maicon, kurde, no. Cholera! Musimy uważać. No i teraz będzie działał na kiwki, byleby mi utrudnić życie. No podać do tego Samuela, Eto, on tu wbije gola i po sprawie. I jest remis. Albo Lukas. Lukas. No. Nie! Lukas Piszczek. No zwalaj stąd, Mandziukić. Tak, chciałbyś. Won. No i przegraliśmy. Przegraliśmy ten mecz. No jest przegrana, no. I chuja zrobię. I znowu nic. Nic. Nic nie gracie. To wszystko wina Julio Cezara. O nie, 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 nie. Nie dobijajcie mnie już. Nie dobijajcie mnie już bardziej. No spanikowany był przy tej interwencji. I to już koniec. Do dupy, no. Do dupy taka sytuacja. No wszystko wina Julio Cezara. Gomez widoczny był, wszystko bronił. Wszystko obronił. A mam mniejszego overola od Julio Cezara. No co to ma być? Aż mi nagranie wywaliło, no kurde nie, no. Julio Cezar 6-7. Gomez wbił na, ledwie na drugą połowę 7-0. No kurde, Julio, widać, że ty się opierdalasz, no. Kto jeszcze? Robinho, no Robinho też słaby był. Ale Eto tutaj, no nie pokazał, chociaż chciał, to było widoczne. A reszta, no tutaj obrona się naprawdę starała. Nie ma co, no i ale przegrywamy, no. No i teraz jesteśmy od, pomiędzy strefą spadkową a awansową, czyli jesteśmy w dupie, mamy dwa punkty, dwa przegrane, dwa remisy, no to jest po prostu hała, dla mnie to jest hała, ale co ja zrobię, no. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14, no. Mamy tak, praktycznie jedną wygraną, bo koleś mi wyszedł, a wygrywał jednym golem. Mimo to powinienem ja dostać punkty i końcy. Ale niestety FIFA jest tak sprawiedliwa, że nic nie dostaje za to. Był drugi mecz
zremisowany, lecz zlagowany. I szkoda, że nie nagrałem dla was gola Ronaldinho, który strzelił gola w którejś tam minucie. No i ostatni mecz, no który, no niestety spieprzyli. No nie wiem, co z tą Brazylią jest nie tak. No ja uważam ją za the best, ale wychodzi na to, że coś jest tu nie za tak jeszcze. No nie wiem, no jakby był Neymar, to by tu nam już wygrał wszystkie mecze, jakie by tylko były, no. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego mecza. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I trzymajcie się, na razie, yo, do następnego meczu.